Witam serdecznie tu dr Bartek Kulczyński. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa materiał poświęcony cynkowi, czyli jednemu z najważniejszych składników mineralnych. Jako że pełni on wiele ważnych funkcji w organizmie, to jego brak powoduje różne komplikacje zdrowotne i w niniejszym filmie chcę przedstawić Państwu, jakie są najczęstsze objawy i skutki niedoboru cynku. Dodatkowo powiem też, jak sprawdzić jego poziom oraz co dokładnie zrobić, aby uzupełnić jego braki. Wspomnę też, kto może być szczególnie zagrożony brakiem cynku. Niestety o cynku mówi się stosunkowo mało, a według szacunków nawet 2 miliardy ludzi na całym świecie mogą mieć jego niedobór. Uważam, że warto obserwować swój organizm, czy nie domaga się wybranych składników. Pamiętajmy, że żywność w dzisiejszych czasach jest uboższa w składniki odżywcze niż miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu. Gleby są bardziej wyjałowione, a dodatkowo w wielu przypadkach staramy się wyprodukować więcej żywności kosztem jej jakości. Oczywiście taki stan rzeczy ma wiele przyczyn. Nie wdając się w politykę i aspekty ekonomiczne, w dzisiejszych czasach musimy wykarmić o wiele więcej ludzi niż kiedyś. Niemniej nie zmienia to faktu, że w żywności średnio mamy mniej składników. Co więcej, coraz częściej sięgamy po żywność przetworzoną, która już w ogóle jest uboższa w związki odżywcze i dlatego trzeba słuchać swojego ciała, czy niczego mu nie brakuje. Nie przedłużając już, przejdę teraz do omówienia objawów niedoboru. Zapraszam do oglądania. Cynk jest kluczowym składnikiem dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Odpowiada on za aktywację hormonów wydzielanych przez grasicę, czyli jeden z gruczołów zlokalizowanych w naszym ustroju. Jest to tyle ważne, że hormony te z kolei wpływają korzystnie na aktywność komórek odpornościowych, takich jak limfocyty T i komórki NK, czyli natural killers. Mówiąc prościej, Sprawiają one, że komórki odpornościowe stają się bardziej skuteczne w walce z intruzami i przy braku cynku dochodzi do obniżonej aktywności wspomnianych komórek, co skutkuje osłabieniem działania całego układu odpornościowego. Stąd jeśli zmagasz się np. z ciągle nawracającymi infekcjami wirusowymi i co chwilę chorujesz, to przyczyną tego może być właśnie brak cynku. Niedobór cynku bardzo często objawia się też zmianami skórnymi, Naukowcy wielokrotnie zauważyli, że niski poziom cynku może być związany z nasileniem zmian trądzikowych u osób zmagających się z trądzikiem pospolitym. Ponadto w pracy z 2019 roku możemy przeczytać, że niedobór cynku może mieć też związek z rozwojem atopowego zapalenia skóry. Stąd objawy takie jak przebarwienia skóry wraz z jej zaczerwienieniem, suchość skóry w połączeniu ze swędzeniem, a także pojawiające się krosty mogą wskazywać na brak cynku. Tutaj dodam, że u osób z niedoborem cynku stosowanie środków nawilżających i sterydowych bardzo często nie przynosi zadowalających efektów. Aby poprawić stan skóry, niezbędne jest uzupełnienie tego składnika wraz z dietą. Przy okazji wspomnę też, że niedobór cynku jako składnika o właściwościach przeciwzapalnych może objawiać się zapaleniem języka i warg. Co więcej, przewlekły brak cynku przyspiesza starzenie się skóry i skutkuje pojawieniem się zmarszczek i fałdów skórnych. Gdy mowa o roli cynku dla stanu skóry, to trzeba też wspomnieć, że jego brak utrudnia gojenie się ran. Jest to składnik niezbędny do syntezy, czyli produkcji białek. Bierze on też udział w budowie keratyny i kolagenu. Ponadto cynk jest związkiem przeciwutleniającym, który hamuje aktywność wolnych rodników. Te wszystkie funkcje sprawiają, że w przypadku jego niedoboru rany goją się dłużej, zaś po suplementacji cynkiem procesy gojenia się ran następują o wiele szybciej. Deficyt cynku może mieć też bezpośredni związek z wypadaniem włosów. Badacze potwierdzili, że jedną z przyczyn łysienia jest właśnie brak tego składnika. Co więcej, włosy osób zmagających się z niedoborem cynku, podobnie jak skóra, stają się przesuszone, a dodatkowo są one bardziej łamliwe. Przy czym ważne podkreślenia jest też to, że po włączeniu do diety produktów bogatych w ten składnik, włosy z powrotem skutecznie odrastają, a nadmierne ich wypadanie ustaje. Takie działanie wynika prawdopodobnie z tego, że cynk odgrywa ważną rolę w keratynizacji włosów, a także hamuje procesy związane z zanikaniem mieszków włosowych i dodatkowo przyspiesza ich regenerację. Pozostając jeszcze na chwilę przy kwestiach estetycznych związanych z wyglądem, dopowiem, że braki cynku mogą mieć przełożenie na stan naszych paznokci. Otóż naukowcy sugerują, że niedobór tego pierwiastka może objawiać się pojawieniem białych plamek na paznokciach, co w literaturze fachowej jest określane mianem leukonychi. Tutaj dodam też, że nie zawsze są to plamki, a również mogą to być białe bruzdy biegnące w poprzek paznokcia. Oczywiście przyczyn takiego stanu rzeczy może być więcej, ale jedną z nich jest właśnie brak cynku. Mało kto wie, że cynk jest pierwiastkiem, który bierze udział w odbieraniu bodźców smakowych i węchowych. Oznacza to, że nasze odczuwanie smaków jest możliwe dzięki obecności cynku i wobec tego można się spodziewać, że brak cynku może mieć ścisły związek z percepcją smaku, dla przykładu, badacze zauważyli, że osoby starsze, których organizm był bardziej wysycony cynkiem, cechowały się większą wrażliwością na sól, czyli silniej odczuwały słony smak. Dodatkowo odnotowano, że osoby z niższym poziomem cynku we krwi miały mniejszą wrażliwość na smak kwaśny. Wobec tego, jeśli wydaje Ci się, że smak spożywanych produktów i potraw jest mniej intensywny niż miało to miejsce jakiś czas temu, to warto sprawdzić poziom cynku. W swojej praktyce stosunkowo często spotykam się z przypadkami, gdy pacjenci narzekają na pojawiające się szumy uszne. Przyczyn tego zjawiska może być kilka, ale myślę, że mało kto mógłby wiązać to nieprzyjemne uczucie z niedoborem cynku. Dotarłem do kilku badań przeprowadzonych z udziałem ludzi, w których ich autorzy potwierdzili, że niski poziom cynku może powodować szumy uszne. Co więcej, natrafiłem też na pracę naukową, która pokazała, że uzupełnienie niedoboru cynku Skutkowało zmniejszeniem nasilenia tego niepożądanego objawu, choć dla rzetelności tego materiału muszę podkreślić, że nie wszystkie wyniki badań potwierdziły taką skuteczność działania. Dla osób bardziej wtajemniczonych dopowiem, że związek pomiędzy cynkiem a szumami usznymi może wynikać prawdopodobnie z tego, że pierwiastek ten wpływa na aktywność synaps, czyli połączeń pomiędzy komórkami znajdującymi się w drogach słuchowych. Ponadto cynk za sprawą swoich właściwości antyoksydacyjnych może chronić przed uszkodzeniami ślimaka, czyli najważniejszego elementu ucha wewnętrznego. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko Państwa zaprosić do zapisania się na niego. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie, każdy dziennik pisze krótko i prosto, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl ukośnik-dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Myślę, że dla niektórych osób ciekawostką będzie również to, że deficyt cynku może być przyczyną pojawienia się biegunki. Co więcej, obszarna praca naukowa, w której podsumowano wyniki z 16 badań naukowych pokazała, że suplementacja cynkiem powoduje skrócenie czasu trwania i nasilenia ostrej i uporczywej biegunki. Jednak do dnia dzisiejszego nie wyjaśniono w pełni, dlaczego brak cynku może powodować biegunkę i w jaki sposób pierwiastek ten wykazuje działanie przeciwbiegunkowe. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że cynk może mieć istotny wpływ na nasz apetyt. Bierze on udział w regulacji różnych hormonów i peptydów, które są odpowiedzialne za procesy związane z pobieraniem pokarmu. Jak udowodnili naukowcy, brak cynku może objawiać się zmniejszonym apetytem. W tym miejscu przypomnę też, że niedawno wspomniałem o tym, że brak cynku zaburza odczuwanie smaku i również ten fakt może być przyczyną osłabionego apetytu u osób zmagających się z jego niedoborem. I co ciekawe, w jednym z przeprowadzonych badań naukowcy odnotowali, że podawanie cynku dzieciom zmagającym się z anoreksją spowodowało u nich poprawę apetytu i zwiększenie ilości spożywanego pokarmu. Przeprowadzone doświadczenia na poziomie komórkowym pokazały też, że cynk odgrywa kluczową rolę w regulowaniu komunikacji pomiędzy neuronami czyli komórkami nerwowymi. Na ich podstawie badacze wysnuli przypuszczenia, że brak tego składnika może prowadzić do problemów z pamięcią. I tak też jest w rzeczywistości. Taką zależność potwierdzono w badaniach wykonanych z udziałem ludzi. Naukowcy zauważyli, że dzieci z niedoborem cynku cechowały się pogorszoną pamięcią. Co więcej, po uzupełnieniu deficytu tego pierwiastka u badanych osób nastąpiła poprawa pamięci. Jak już wcześniej powiedziałem, cynk jest zaangażowany w pracę układu nerwowego. Bierze on udział w regulacji receptorów mózgowych, a także wpływa na aktywność tzw. neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego, który z kolei odgrywa ważną rolę w powstawaniu nowych komórek nerwowych. Dodatkowo cynk jest silnym przeciwutleniaczem i związkiem o właściwościach przeciwzapalnych. Nie wdając się w szczegóły, powiem, że te wszystkie mechanizmy działania sprawiają, że cynk wpływa na nasze funkcje psychologiczne. W efekcie niedobór cynku w ustroju może prowadzić do zaburzeń natury psychicznej. Mam tu na myśli przede wszystkim stany depresyjne, uczucie lęku, drażliwość i niestabilność emocjonalną. Wiele dotychczas przeprowadzonych badań naukowych potwierdza, że niedobór cynku bardzo często ma miejsce właśnie u osób zmagających się z depresją. Dodatkowo w literaturze naukowej możemy znaleźć wiele badań, które dowodzą, że suplementacja cynkiem łagodzi objawy depresyjne. Dlatego też, jeśli zmagamy się z obniżonym nastrojem, to warto zadbać o to, aby w naszej diecie nie zabrakło produktów będących źródłem tego pierwiastka. Czytając książki poświęcone fizjologii, możemy też dowiedzieć się, że cynk jest składnikiem niezbędnym w procesie spermatogenezy, czyli produkcji plemników. Z kolei podczas niedoboru cynku obserwuje się nie tylko zaburzenia spermatogenezy, ale również uszkodzenia komórek Leydiga zlokalizowanych w jądrach, odpowiedzialnych m.in. za wytwarzanie hormonów płciowych, i związaną z tym upośledzoną produkcję testosteronu. W związku z tym objawem niedoboru cynku może być pogorszenie jakości nasienia i zmniejszenie płodności u mężczyzn. I tutaj dodam, że trafiłem na pracę z 2016 roku, która dowiodła, że suplementacja cynkiem przyczyniła się do istotnego zwiększenia objętości nasienia, jak również zwiększenia ruchliwości plemników. A to tylko potwierdza, że zapewnienie odpowiedniego poziomu cynku w organizmie ma ważne znaczenie dla zachowania płodności. Brak cynku może skutkować też problemami z widzeniem, a mianowicie pierwiastek ten uczestniczy w transportowaniu witaminy A w naszym organizmie. Co więcej, odgrywa on ważną rolę w przekształcaniu różnych form witaminy A do tych najbardziej aktywnych. Myślę, że nie muszę tu wspominać, że witamina A jest kluczowa dla naszego widzenia i naukowcy zauważyli, że gdy zabraknie w ustroju cynku, to dochodzi do zaburzenia metabolizmu witaminy A co w konsekwencji objawia się zmniejszoną zdolnością adaptacji narządu wzroku do ciemności. Zjawisko to powszechnie nazywa się kurzą ślepotą. Teraz krótko powiem, kto jest szczególnie zagrożony niedoborem cynku. Jako że głównymi źródłami cynku w diecie są mięso i owoce morza, to na jego brak narażeni są weganie, którzy stosują źle zbilansowaną dietę. Tutaj dodam, że cynk znajduje się też w produktach roślinnych, jednak jego poziom w nich jest niższy, a dodatkowo cynk z orzechów i produktów zbożowych, Wchłania się w gorszym stopniu. Nie oznacza to, że każdy weganin ma niedobór cynku, ale odżywiając się wyłącznie produktami roślinnymi, o wiele trudniej zapewnić jego odpowiednią podaż. Deficyt cynku może pojawić się też w przebiegu wielu chorób. Nie będę szczegółowo omawiać poszczególnych mechanizmów działania, dlaczego tak się dzieje, ale tylko wymienię najważniejsze choroby odpowiedzialne za brak tego pierwiastka. Są to m.in. przewlekłe choroby wątroby, w tym marskość tego narządu. Niewydolność trzustki, choroby zapalne jelit, celiakia, a także cukrzyca. Dużej ilości cynku możemy stracić w wyniku przewlekłej biegunki, stąd jeśli biegunka nie zostanie zatrzymana w krótkim czasie, to może przyczynić się do znacznego zubożenia naszego ustroju w cynk. Rak cynku bardzo często obserwuje się też u osób nadużywających alkoholu. Wynika to z tego, że alkohol ogranicza wchłanianie cynku w przewodzie pokarmowym, a także wzmaga jego wydalanie z moczem. Warto też wspomnieć, że do niedoboru cynku może doprowadzić nadmierna suplementacja żelazem. Zbyt wysoka ilość spożywanego żelaza znacząco utrudnia wchłanianie cynku. Jednak podkreślam, że dotyczy to wyłącznie aspektu suplementacji, w tym stosowania naprawdę wysokich dawek żelaza rzędu około 40-60 mg. To tylko pokazuje, że po suplementy diety powinniśmy sięgać w określonych sytuacjach i nie zawsze więcej znaczy lepiej. Aby sprawdzić poziom cynku w organizmie, należy wykonać badanie krwi. Norma na cynk mieści się w zakresie od 70 do 120 mikrogramów na decylitr, choć niektóre laboratoria podają nieco większy zakres do 160 mikrogramów. W każdym razie, gdy stężenie cynku we krwi wyniesie poniżej 70 mikrogramów, to oznacza to jego niedobór. Teraz kilka słów o tym, w jaki sposób uzupełnić niedobór cynku. Otóż podstawą jest regularne dostarczanie cynku wraz z dietą. Produktami szczególnie bogatymi w cynk są ostrygi, czerwone mięso, ryby i drób. Mniejsze ilości tego pierwiastka występują w roślinach I spośród produktów roślinnych najwięcej cynku znajdziemy w nasionach roślin strączkowych, np. w fasoli, a także w orzechach i produktach pełnoziarnistych. Trzeba jednak pamiętać, że wiele z tych produktów roślinnych zawiera w składzie również fityniany, które utrudniają wchłanianie cynku. Dzienne zapotrzebowanie na cynk dla osób dorosłych wynosi 8 mg w przypadku kobiet. I 11 mg w przypadku mężczyzn. Gdy zostanie u nas stwierdzony znaczny niedobór cynku, pewnym rozwiązaniem jest sięgnięcie po preparaty zawierające ten składnik w celu szybkiego skorygowania niedoboru. Zwykle stosuje się go w ilości około 25-40 mg dziennie. Zgodnie z oficjalnymi rekomendacjami, nie powinniśmy przekraczać dawki 40 mg. Nadmiar cynku może utrudniać wchłanianie innych składników mineralnych, w tym np. miedzi i żelaza. Dodatkowo może być on przyczyną wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych, metalicznego posmaku w ustach i bólów głowy. Jeśli chodzi o formę cynku, to uważam, że najlepiej sięgać po formy organiczne, tak jak wodoroasparaginian, glicynian lub cytrynian. Tak jak wspomniałem na wstępie, uważam, że cynk jest składnikiem stosunkowo mało znanym wśród osób, które nie interesują się szerokożywieniem. Jednocześnie jestem zdania, że jest to pierwiastek nie mniej ważny niż magnez, wapń, żelazo czy też potas. Tym bardziej, że jak już powiedziałem, na jego niedobór cierpi bardzo wiele osób, nawet o tym nie wiedząc. Będzie mi miło, gdyby zechcieli Państwo udostępnić ten film swoim znajomym, aby zwiększyć ich świadomość dotyczącą tego składnika. Myślę, że wspólnie możemy zdziałać o wiele więcej i edukować społeczeństwo w zakresie zdrowego stylu życia. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.